Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Dzisiaj zobaczcie, jestem taki ładnie uczesany, taki ugrzeczniony, grzeczniutki, grzeczny chłopiec, ulizany, tak, prawda? O, tak, jeszcze się bardziej uliżę, żeby takim być grzecznym chłopczyczkiem, no. No bo ostatnio usmażyłem pana Smarzowskiego i... Dobrze, ale ważne, bo są ważniejsze sprawy niż pan Smarzowski, do którego wrócę w sobotę. Będzie znowu smażalnia. Dlaczego wczoraj nie było pigułki świętości, jest dzisiaj? Ponieważ wczoraj byłem, tak mówiąc ogólnie, na wyjeździe, aby przygotować dla was materiał, który niedługo na kanale się pojawi. To tak gwoli wyjaśnienia. A dziś pigułka świętości i święty Jan od Krzyża. Mój ulubiony święty, którego dopiero teraz po części zaczynam rozumieć. Po części tylko. Bo jak z jednej strony ani ciągłe obcowanie z Bogiem, ani odczuwalna Jego obecność nie może upewnić o tej Jego łaskawej obecności, tak z drugiej strony ani oschłość, ani brak tych wszystkich łask nie świadczy o Jego nieobecności w duszy. Stąd prorok Job mówi: jeśli przyjdzie do mnie, nie ujrzę go, jeśli odejdzie, nie zrozumiem. Fantastyczne zdanie świętego Jana od Krzyża. Kwintesencja rozwoju duchowego i doświadczenia Boga na co dzień. Można by długo na temat tego, tych słów świętego Jana od Krzyża rozprawiać, ale zróbmy taką pigułkę, dobrze, pigułkę świętości. Z jednej strony ani ciągłe obcowanie z Bogiem, ani odczuwalna Jego obecność nie może upewnić nas o Jego obecności. Czyli... jak to rozumieć, jak ja to rozumiem w swoim małym muszczku, jeszcze mniejszym pewnie sercu. Nawet gdybyśmy zobaczyli Boga twarzą w twarz, szczególnie ci, którzy w Boga nie wierzą, to i tak prawdopodobnie by w Niego nie uwierzyli, ponieważ zaczęłyby się zarzuty, że to na pewno jakiś przebieraniec, że to na pewno jakiś koleś podesłany przez Kościół, że to na pewno jakiś człowiek chory psychicznie i prawdopodobnie Jezus, kiedyby dzisiaj sobie chodził po naszym pięknym, aczkolwiek grzesznym, każdy zresztą w świecie, zostałby, mówiąc tak obrazowo, zawinięty przez straż miejską i skierowany na oddział zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Nie wiem, czy to straż miejska, bo chyba policja by się nie zajęła. Dlaczego tak tutaj to mówię, troszkę może żartobliwie, troszkę cynicznie, domagając się dowodów na istnienie Boga w postaci na przykład takiej, żebyśmy mogli Go widzieć, domagamy się braku wiary. Dlaczego? Ponieważ tam, gdzie jest widzenie, tam wiary już nie potrzeba. I to nie tylko o to chodzi w tymże zdaniu, bo jest coś ważniejszego. Ani ciągłe obcowanie z Bogiem, ani odczuwalna Jego obecność nie upewnią nas o Jego obecności. Nawet gdybyśmy bez przerwy przebywali w Kościele, na przykład przed Najświętszym Sakramentem, i gdybyśmy emocjami, uczuciami przyjmowali Boga, czyli odczuwali Jego obecność, to i tak zawsze w naszym ludzkim, ograniczonym przez grzech pierworodny i jego konsekwencje w sercu będą się pojawiały niepewności i znaki zapytania. Czy faktycznie Bóg tu jest? Zauważmy, ja też to muszę zauważyć, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą, to ona, i to jest też celowe działanie Jezusa, smakuje jak zwykły chleb, zwykły opłatek. Kolor ma też zwykły, biały. Nie ma tam żadnych zmysłowych odczuć poza prostym smakiem chleba i prostym, najprostszym kolorem białym. Gdybyśmy nawet codziennie, dwa razy dziennie, bo tyle katolik może przyjmować Komunię Świętą, przyjmowali Jezusa Eucharystycznego, to i tak to nam nie da pewności, że On jest.
Dlaczego? Bo wciąż będziemy potrzebowali pewności, która nie jest pewnością wiary, ale często jest to pewność przekonania. Natomiast do wiary nie da się przekonać. Wiarę przyjmuje się sercem, ponieważ łaska, bazując na naturze, ożywia nie tylko nasz rozum, ale zanim, że tak powiem, przepłynie do rozumu, to często musi poruszyć serce i ten ruch niejednokrotnie jest w drugą stronę. Z serca do rozumu najpierw idziemy w ciemno za Bogiem, ponieważ On nigdy nie da nam pewności tego, że istnieje, narzucając nam chociażby siebie w postaci widzialnej, aby zachować w nas ciągłą możliwość wyboru, wolnego wyboru. Bóg szanuje naszą wolność, ponieważ Bóg jest miłością, a miłość musi szanować wolność. Wtedy, gdyby tak nie było, byłaby po prostu zwykłą tyranią. I druga część dzisiejszego zdania. Z drugiej strony ani oschłość, ani brak tych wszystkich łask nie świadczy o jego nieobecności w duszy. A zatem, jeśli odchodząc od konfesjonału kompletnie nic uczuciowo, zmysłowo, emocjonalnie nie odczuwasz, jeżeli przyjmując Komunię Świętą kompletnie nic w sobie nie czujesz, to znaczy, że wszystko jest ok. Ponieważ Bóg działa ponad zmysłami. Święty Jan od Krzyża, jest to fragment pieśni duchowej, uczy w swoich dziełach takich jak Noc Ciemna przyjmowania Boga, kiedy są wyłączone zmysły, kiedy jest zwykłość, kiedy jest szarość, kiedy jest właśnie biała hostia, zwykły smak chleba. Tu, w tej zwykłości jest Bóg. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest w codzienności. Dlaczego Bóg jest w codzienności? Bo Bóg jest najbardziej realnym realistą. Z tą masłem maślane. Bóg jest realistą. Bóg jest kimś rzeczywistym, a zatem jest dostępny dla każdego. Bez względu na to, czy odbierasz go zmysłami i odczuwasz uczuciami, emocjami, czy wręcz przeciwnie, te uczucia i emocje nie są w tobie ożywiane, kiedy chociażby przyjmujesz go w Najświętszym Sakramencie. Bóg jest czymś więcej niż tylko zwykłym, emocjonalnym, uczuciowym doświadczeniem jakiejś obecności, która nas podnosi, unosi nad ziemią, kiedy czujemy tak zwane flow, prawda? Kiedy jest tak zwana chemia, kiedy jesteśmy nabuzowani uczuciami, emocjami. Oczywiście są też i byli tacy święci, którzy doznawali ekscytacji mistycznych przy spotkaniu z Chrystusem, chociażby eucharystycznym. Natomiast to jest pewien wyjątek od reguły. To nie jest zwykłe, nie mam tu na myśli niczego złego, zwykłe chrześcijaństwo. Zwykłe, czyli otwarte na Boga. Bóg jest zwykły. Bóg jest zwykły, tak jak zwykły jest chleb, który czujemy przyjmując Komunię Świętą. Tak jak zwykły jest kolor biały. Biały kolor hostii, eucharystycznej postaci, w której jest Chrystus w swoim ciele i w swojej krwi. I podsumowanie, które czyni święty Jan od Krzyża, odwołując się do proroka Joba: jeśli przyjdzie do mnie, nie ujrzę go. Jeśli odejdzie, nie zrozumiem. Bóg przychodzi, nie widzimy go. Bóg jest teraz, jak ja tu do was gadam. Mimo tego, że jestem grzesznikiem, mimo tego, że wciąż upadam i wciąż swoje słabości chcę zatrzymywać dla siebie, zapominam o tym, że słabość ma tylko wtedy sens zbawczy, kiedy jest napędzana Bożą mocą. Bóg przychodzi do ciebie teraz i jest tam, gdzie teraz to oglądasz, mimo tego, że kompletnie go nie widzisz, nie czujesz, nie odczuwasz zmysłami. Wiara przekracza zmysły, wiara przekracza uczucia. Dlaczego? Ponieważ nie zawęża się tylko do doświadczenia ludzkiego. Wiara jest bardzo ludzka, ponieważ jest zwykłością, codziennością i z towarzystwem Boga, który jest przy nas, chociaż go kompletnie nie widzimy. To jest towarzysz taki bardzo ukryty, który jednak nigdy, i to jest kwintesencja Boga, który z miłością się nam nie narzuca. Jeśli Bóg od nas odchodzi, to tak samo go nie rozumiemy, jak go nie widzimy, kiedy przy nas jest. Dlaczego? Jedno wynika z drugiego. Bóg pozostawia nas niejednokrotnie w ciemnościach, mówię niejednokrotnie, bo tylko w ciemności może zabłysnąć Jego światło. Pomieszczenie, które jest pełne światła,
nigdy nie będzie doświetlone w takim znaczeniu, że kolejne światło nie rozświetli go. Nasza dusza, kiedy jest przepełniona naszym ludzkim światłem, czyli naszymi tylko i wyłącznie ludzkimi możliwościami, osiąganiem tylko i wyłącznie naszych ludzkich celów, naszymi tylko i wyłącznie ludzkimi ambicjami, tylko i wyłącznie ludzkim rozwojem, rozwojem cielesno, somatyczno, intelektualno, uczuciowo, psychicznym i tak dalej, to wtedy w tym świetle ludzkim światłości Boga nie ujrzysz, nie ujrzę. Tylko w momencie, kiedy te wszystkie nasze światłości, te światła ludzkie, to nasze zabieganie o własny świat, o własne wartości, o własne bożki, kiedy na pierwszym miejscu nie stawiamy Boga, ale cokolwiek innego, to się staje naszym bożkiem, bałwanem, to jest bałwochwalstwo. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy Bóg to wszystko wyłączy, czyli zbieg pewnych okoliczności codziennych spowoduje, że po prostu nastaną w naszym życiu smutne, przykre i ciemne dni, to w tej ciemności, to jest jedyna możliwość, rozświetli się światłość Chrystusa, światłość Boga i wtedy, jak trwoga to do Boga, to jest bardzo mądre powiedzenie i wcale nie cyniczne, nie w całości cyniczne, nie tylko cyniczne, i w tej ciemności najlepiej widać światło. Moc w słabości się doskonali, światłość w ciemności świeci. Święty Jan od Krzyża mówi o nocy ciemnej. Wiadomo, że noc jest ciemna, to jest takie wzmocnienie tej nocy. Noc ciemna, światło świetlista. Bóg działający w grzechu. Świętość, która bazuje na słabości. To jest alogiczne w znaczeniu logiki ludzkiej. Jeżeli Boga nie doświadcza zmysłami, to nie znaczy, że Go nie ma. Jeżeli nie rozumiesz Jego nieobecności, to nie znaczy, że Go nie ma, czy Go nie było. Bóg jest. Zwykły, tak jak zwykły jest smak chleba eucharystycznego. Do zobaczenia w takim razie najpóźniej w niebie, które będzie niezwykłe. Cześć, hej, szczęść Boże.